Dobry wieczór. Cześć Wiruski. Tylko sprawdzę, czy wszystko działa. Bo jak widzicie, upał z lekka zelżał. W busie działa chyba. Widzę, siebie jeszcze nie widzę, mam opóźnienie, ale myślę, że z czasem zobaczę. Albo nie zobaczę, bo sobie wyłączę. O proszę. Żeby tutaj nie psuć. Od tej chwili nie wiem, czy jestem, czy mnie nie ma, więc jakby mnie nie było, no to nic na to nie poradzę. Kochani, witam was serdecznie. Oto zapalę sobie jeszcze jedną świeczkę, będzie cieplej. Z autopsji wiem, że te świeczki w krótkim czasie powinny mi tutaj nagrzać na tyle, że da się to spokojnie wytrzymać w busie, mimo tej temperatury, ale myślę sobie, że jak już taki lotny, tradycyjnie niejako lotne spotkanie z wami gdzieś z przy drogi, no to powinienem wytrzymać, ewentualnie zgarnie mnie policja za stanie i robienie dziwnych miejsc, znaczy w dziwnym miejscu dziwnych rzeczy. Kochani, dodatkowy poniedziałek, piątkowy. Ci, którzy są stałymi gośćmi moich śpiewogram, wiedzą doskonale, na czym polega istota poniedziałku. Otóż polega na tym, że on może wypadać właściwie w dowolnym momencie tygodnia. A teraz, ponieważ potrzeba jest duża, to te poniedziałki będą się odbywały częściej, na przykład w piątek. Witam was bardzo serdecznie z pokładu mojego busa. Podróżowanie w muzykowanie, czy muzykowanie w podróżowanie, no i busogranie, to takie trzy wartości, które uprawiam od jakiegoś czasu na pokładzie tego busika. No i dzisiaj też takie spotkanie, kochani, i dedykowane w całości Ukrainie, chociaż oczywiście no, nie będę i nie jestem w stanie śpiewać piosenek po ukraińsku. Ostatnio wam grałem na śpiewograniu Czomtyne Pryszol, ostatnio wam grałem z nad jeziora Michał Kozak. Jeszcze jedną wam piosenkę zagram dzisiaj, taką ludową, która jest również pieśnią prawdopodobnie ukraińską, ludową. A ja ją znam też tylko w formie fonetycznej. Ale jeżeli są dzisiaj wśród nas nasi goście, przyjaciele z Ukrainy, a wiem skądinąd, że dosyć dużo się pojawiło na tym moim profilu na Facebooku przez pryzmat pieśni, parafrazy pieśni zespołu 2+1, to mam dla was taką piosenkę na przywitanie, którą być może będziecie rozumieli, mimo tego, że ja po ukraińsku za bardzo nie umiem mówić, ale postaram się ją zaśpiewać. To też ludowizna. Ja nie znam takich piosenek nowoczesnych ukraińskich jeszcze, aczkolwiek będę się starał jakiejś nauczyć, ale ludowe, a i owszem. I tak oto Pit Menua, Pit Vela na przywitanie dzisiaj dla Polaków. To taka ludowa pieśń, która grywana jest dość często w Bieszczadach, a mam nadzieję, że dla słuchaczy z Ukrainy, jeżeli tacy dzisiaj są z nami, będzie to taki pierwiastek ukraińskości w tym polskim śpiewograniu. Pit Menua, Pit Vela. Ty kazała w poniedziałek, pójdziemy razem na posiałek. Ja priszu, tybie nie ma, pit menua, pit vela. Tyś mene pit velua, tyś mene pit vela. Tyś mene mała do chozuma z rozuma zwiela. Tyś mene pit menua, tyś mene pit vela. Tyś mene mała do chozuma z rozuma zwiela. Ty kazałaś to w autorak, pocałujesz razu sorak. Ja priszu, tybie nie ma, pyt menua, pyt vela. Tyś mene, pyt menua, tyś mene, pyt vela. Tyś mene, mała do chazuma zrozumia zjaja. Ty kazałaś to w serenu, pójdziemy razem na biesiedu. Ja priszu, tybie nie ma, pyt menua, pyt vela. Tyś mene, pyt menua. A tyś mene, pit vela, a tyś mene, mała do chozuma z rozuma zbiela. Tyś mene, pit menua, tyś mene, pit vela, tyś mene, mała do chozuma z rozuma zbiela. Ty kazałaś to ćwier, pójdziem razem na spacer. Ja prisiu, ty mnie nie ma. Pit menua, pit vela, tyś mene, pit menua, tyś mene, pit vela, tyś mene, mała do chozuma z rozuma zbiela. Ty kazałaś to w piatnicu, pójdym razem na światlicu. Ja priszu, tybie nie ma, pit menua, pit vela, tyś mene, pit menua, tyś mene, pit vela, tyś mene, mała do chozuma z rozuma zbiela.
wykazała sztof zawodu. Pójdę razem na robotu. Ja pryszu, ciebie nie ma. Pidmenu, a pidwela, tyś mene, pidmenu, a tyś mene, pidwela, tyś mene, mała, to chozuma zrozuma zbiela. Tyś mene, pidmenu, a tyś mene, pidwela, tyś mene, mała, to chozuma zrozuma zbiela. Od razu przepraszam naszych wszystkich ukraińskich gości za mój język ukraiński, który jest no, daleko odchodzący od tego, jak się powinno zapewne śpiewać tę piosenkę. A może ktoś z was podpowie, jak się powinno poszczególne wyrazy wymawiać tak, żeby to było odpowiednio. Kochani, to śpiwogranie jest dla was, dla naszych gości z Ukrainy, którzy przyjechali w ilości ponad 600 tysięcy uchodźców przed wojną, przed okrutną wojną spowodowaną przez Putina. Założyłem taką zbiórkę na portalu Pomagam. Ukraina Łagodności, taka parafraza zdania, które łączy nas no, pod wspólną egidą pięknych słów i łagodnych dźwięków od wielu, wielu lat, a w śpiewograniach już od lat no, prawie że trzech. I na okoliczność tych wydarzeń, które się dzieją za naszą wschodnią granicą, Ukraina Łagodności. Taka zbiórka środków, które oczywiście potrzebne są i będą bardzo, bardzo. Ja na tę okoliczność, solidaryzując się z naszymi gośćmi, mam tutaj w barwach ukraińskich zarówno roślinki, jak i te dwie symboliczne świece. Choćby w ten sposób symbolicznie chciałbym się połączyć z wami myślami i spowodować, że te wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami na śpiewograniu, mam wielką nadzieję, że wrzucą grosik do tej zbiórki, żeby pod jej koniec można było te środki wypłacić i na pewno się przydadzą komuś jakiejś instytucji charytatywnej do tego, żeby pomóc Ukrainie tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Kochani, ja tych pieśni ukraińskich, tak jak wspomniałem, nie znam zbyt wiele jeszcze, aczkolwiek nie jest takie całkiem wykluczone, że będę się z czasem starał przyswoić sobie jeszcze kilka takich może bardziej nowoczesnych niż ludowych. A tymczasem dzisiaj to granko troszkę krótsze niż zwykle, a to dlatego, że o 22 godzinie w Radiu Danielka będzie transmisja drugiej części koncertu, którą zagraliśmy w grudniu bodajże ubiegłego roku ze świętej pamięci Martinem. Także dla tych z was, którzy chcą posłuchać, co to się działo w klubie Mleczarnia we Wrocławiu przed rokiem, to o 22 na stronie Radia Danielka jest druga część tego koncertu nagranego podówczas. A tymczasem dzisiaj troszkę krócej. Trochę takich piosenek, które mam wielką nadzieję, że troszkę odwrócą naszą uwagę od tego, co najgorsze. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Przepraszam, muszę sobie poprawić. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil, najlepszą z twoich chwil. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszczu łza,
cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Bardzo wielu naszych braci z Ukrainy przeżywa obecnie najgorsze ze swoich chwil z pewnością i to dla nas wszystkich, zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków, jak i w ogóle dla wszystkich ludzi jest to, myślę, że taka lekcja pokory wobec świata, że chwila, która tutaj trwa, która trwała, którą mieliśmy, którą my Polacy jeszcze mamy, nigdy nie wiadomo, kiedy się może skończyć, nigdy też nie wiadomo, jak długo będziemy cieszyli się tym, co mamy dzisiaj, więc starajmy się doceniać to jak najbardziej, uczmy się na historii. Kochani, Mariusz Zadura, Słowa i Muzyka, ta poprzednia piosenka, oczywiście Maciej Balcar i piosenka z repertuaru zespołu Dżem do Kołyski, a teraz Mariusz Zadura i taka piosenka Kraina. Mariusz Zadura, rdzennie pochodzący z Lublina, Bart obecnie mieszkający w Niemczech, no i piosenka, której nawet nie wiem, czy kiedykolwiek grałem, ale taka w klimacie. Dzisiaj te piosenki w jakiś luźny sposób powiązane będą właśnie z refleksjami, które, no myślę, że nas wszystkich padają. Ja spędziłem poprzednią noc, obserwując doniesienia z Ukrainy, o 1:30 w nocy, gdy padła wieść, że ostrzeliwana jest elektrownia atomowa, jedna z największa w Europie, jedna z elektrowni na Ukrainie, no to muszę przyznać, że zmroziło to chyba cały świat, wszystkich tych, którzy w nocy oglądali te doniesienia. Kraina. Na krańcach świata jest kraina, na pewno gdzieś tak jest, gdzie człowiek wolny się poczyna i wolny żyje aż po kres. Wieje wolnością wiatr pijany, wolnością pachnie każdy kwiat. Tam nie ma panów i poddanych, a w oknach nie ma krat. Wieje wolnością wiatr pijany, wolnością pachnie każdy kwiat. Tam nie ma panów i poddanych, a w oknach nie ma krat. Zegary godzin tam nie mierzą, któż w szczęściu liczy czas. Barykad zęby się nie szczerzą na placach pięknych miast. Tam nigdy werbli głuchy łomot nie zbudzi cię ze snu i możesz wierzyć ludzkim słowom, bo nie ma słowa wróg. Tam nigdy werbli głuchy łomot nie zbudzi cię ze snu i możesz wierzyć ludzkim słowom, bo nie ma słowa wróg. Tam nigdy z nieba nie opada bomb śmiercionośny deszcz, a w parkach dzieci pstra gromada dzień cały bawi się. Wędrowca w domu przyjmie każdy, bo człowiek znaczy brat. Wieczorem ludzie liczą gwiazdy już od tysięcy lat. Wędrowca w domu przyjmie każdy, bo człowiek znaczy brat. Wieczorem ludzie liczą gwiazdy już od tysięcy lat. Na krańcach świata jest kraina, na pewno gdzieś tak jest. Wędrowca w domu przyjmie każdy, bo człowiek znaczy brat. Wieczorem ludzie liczą gwiazdy już od tysięcy lat. Kochani, to całe pospolite ruszenie, które się dzieje w Polsce, to, że
pękają w szwach magazyny, dzisiaj Gosia była pomagać sortować w Poznaniu, że pękają magazyny od darów, od ubrań, od jedzenia, od wszystkich rzeczy, które mogą być potrzebne, że pękają informacje w internecie, są wszystkie napchane mieszkaniami, domami, które oddajemy. Ja również zadeklarowałem taką gotowość w każdej chwili, że tylko będzie to potrzebne, że zgłaszamy się do wszystkich baz, które gromadzą te informacje, że nasze domy są otwarte dla naszych gości, uchodźców przed wojną z Ukrainą. To pokazuje, że jeżeli szukać czegokolwiek dobrego w wojnie, to oczywiście wojna i dobre to oksymoron, ale pomyślmy sobie, że jeżeli czegoś się możemy nauczyć z tej sytuacji wszyscy, to właśnie tego, że warto być razem w takich sytuacjach, że potrafimy być razem. I za to pospolite ruszenie dziękuję i Polakom, ale dziękuję też Ukraińcom za to, że poniekąd wraz z nami tworzycie tę wspólnotę. Kochani, modlitwa o wschodzie słońca Natana Tenenbauma do muzyki pana Gintrowskiego. Myślę, że to adekwatna pieśń dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli ktoś teraz dołączył, niezależnie od tego, czy chce zostać i posłuchać, czy tylko się zdziwił, że taki dziwny gość siedzi marznie w buzie i śpiewa piosenki w sposób lekko pół nieporadny, to pamiętajcie, żeby chociaż grosza wrzucić do zrzutki, którą mam nadzieję, że ktoś już podlinkował w komentarzach, Ukrainę Łagodności. To pod szyldem Ukrainę Łagodności spotykam się i będę spotykał się w najbliższym czasie z wami tak często, jak będę tylko mógł, żeby zebrać jak największą kwotę dla pomocy uchodźcom. Kochani, modlitwa o wschodzie słońca. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc Ty mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie, Panie, od nienawiści i ocal mnie od pogardy, Panie. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc Ty mnie od nienawiści obroń i od pogardy nie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie, Panie, od nienawiści i ocal mnie od pogardy, Panie. Bardzo
ważny przekaz Natana Tenenbauma. Kochani, od tej nienawiści, ja wiem, że w czasie wojny, zniszczeń, kiedy jesteśmy atakowani obrazami tego wszystkiego, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, trudno nie czuć tej nienawiści, tej pogardy, zwłaszcza do jednej, właściwie jednej, jedynej osoby, która jest sprawcą tego wszystkiego. I do tego was nie namawiam, bo sam tego nie potrafię. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, na to, żeby ta nasza nienawiść i pogarda nie rozlewała się na ludzi, którzy nie są winni, ludzi rosyjskiego pochodzenia, czy też samych Rosjan, którzy tak naprawdę nie są winni tego, jak ta sytuacja się rozwija. Widzę ta nagonka na ludzi, którzy kiedykolwiek mieli jakiekolwiek zdjęcie z Władimirem Putinem, się nakręca. Coraz więcej jest przypadków prześladowania ludzi, którzy mieszkają, Rosjan, którzy mieszkają w Polsce, prowadzą tutaj swoje restauracyjki, sklepiki, mieszkają tutaj od bardzo wielu lat, ale nawet ci, którzy nie mieszkają, no przecież oni nie są winni tej sytuacji, a myślę wręcz, że nie tylko poniosą jej straszliwe konsekwencje ekonomiczne i nie tylko, ale przede wszystkim taki przeogromny wstyd na cały świat. Wyobraźcie sobie, jak to jest być dzisiaj Rosjaninem, gdziekolwiek na świecie. Więc starajmy się oddzielać te dwie sprawy, oddzielać despotę i szaleńca, który doprowadza do nieszczęścia nie tylko swoich żołnierzy i ich rodziny, ale przede wszystkim naród ukraiński, ale swój naród także. Tej nienawiści rozlewać nie trzeba. Jeśli musimy kogoś nienawidzieć, to nienawidźmy sprawcę tego wszystkiego. Bob Dylan, pióro, gitara. Polski przekład Andrzeja Bianusza, Merla Rodowicz to śpiewała, ale nie tylko. Wielu osób śpiewało tę piosenkę. Ona jest taką pieśnią, która w tym czasie wojennym, myślę, że uniwersalnie od tylu, tylu lat już powinna nas uczyć wartości. Odpowiedź i wiatr. Moja mamusia bardzo lubi i zawsze lubiła tę piosenkę. To mamusiu dla ciebie specjalnie i dla wszystkich, którzy kochają wolność, niepodległość i spokój, pokój na świecie. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać? Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, nim w końcu upadnie na piach? Przez ile lat będzie ten kanion trwać, nim w końcu rozkruszy go czas? Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, odpowiedź i bracie tylko wiatr. Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, odpowiedź i siostro tylko wiatr. Przez ile lat przetrwa ten górski szczyt, nim deszcz go na mórz zniesie dno? Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt, nim wolność w nim wpisze ktoś? Przez ile lat nie odważy się nikt zawołać, że czas zmienić świat? Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, odpowiedź i bracie tylko wiatr. Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, odpowiedź i siostro tylko wiatr. Przez ile lat ludzie giąć będą kark, nie wiedząc, że niebo jest tuż? Przez ile łez, ile bólu i skarg, przejść przyszło i przeszło się już. Jak blisko śmierć musi przejść obok nas, by człowiek zrozumiał swój los? Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, i ty swą odpowiedź rzuć na wiatr. Odpowiedź i wiatr wiejący przez świat, i ty swą odpowiedź rzuć na wiatr. Dżuniś mi trzęsie
telefonem, mam nadzieję, że nie zrzuci. Bo on tam sobie na swoim ulubionym miejscu ma statyw z kamerą czy z telefonem w samochodzie. Kochani, kolejna piosenka dzisiaj, tu mam tak dzisiaj chaos całkowity. Chaos mam w głowie, nie wiem co bym chciał wam zaśpiewać w pierwszej kolejności i dlaczego. Ale myślę, że ten utwór, który napisał Jan Kondrak, wielki artysta sceny lubelskiej i nie tylko, szczęśliwie. Bo Jan jeździ ze swoimi pieśniami po całym kraju i swoim niesamowitym wokalem i pieśniami dzieli się ochoczo ze słuchaczami. Kochani, bardzo mi się ta piosenka kojarzy, choć pewnie bezpośrednio nie traktuję, bo jest już dość leciwa. Ale no w swoim takim militarno-smutnym wyrazie myślę, że jest niestety pieśnią na miejscu. Piosenka w samoporę. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Tam we mnie obłoki, obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para Danieli okrywa się gnieją, a noc wróży z nocnych motyli dla wszystkich żołnierzy ukraińskich. Na mnie już porani słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta zaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak i ona. Tam we mnie granica, granica zacicha, tam grobla mizerna nadmiaru nie zbiera, tam strażnik zakłada łach przemytnika, a noc wróży z ręki jokera. Na mnie już porani słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikona. Na mnie już poranim słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikona. Myślę, że wojska ukraińskie ze swoim prezydentem na czele już stały się ikoną, ikoną niepodległości, ikoną niezłomności, prawdziwym wzorem dla wszystkich wojsk światowych, które tak jak i nasze polskie wojsko od wielu lat nie posmakowały, jak smakuje walka o wolność i niepodległość i jak wiele trzeba poświęcić. Dlatego też ta piosenka z dedykacją dla tych najodważniejszych, z odważnych, którzy w Ukrainie oddają swoje życie za wolność i za bezpieczeństwo swoich rodzin. Kochani, no, łączmy się z nimi myślami, ale nie tylko myślami, wpłacajcie pieniążki. Pomagam.pl, Ukraina Łagodności. Gdy zbiórka się zakończy, przekażę je na no, którejś z organizacji charytatywnych, które będą tego najbardziej potrzebowały. Pokażmy, że ta łagodność, która zawiera się w naszym sposobie bycia, w tym, czego słuchamy, jakich słów używamy, żeby mówić na co dzień, jakie wiersze piszemy, czytamy, śpiewamy, niech to wszystko nie będzie takim, jak ja to nazywam, rozmemłanym romantyzmem. Bo tak naprawdę to, że się ma ten typ wrażliwości, nie oznacza, że
nie wolno mówić dosadnie o tym, co się dzieje, że nie wolno stanąć i wspomagać, i bronić, tylko w tej łagodności się egzaltować. Ta łagodność powinna mieć swój kres i mi się wydaje, że Władimir Putin przekroczył granicę kresu wytrzymałości również ludzi łagodnych i mam wielką nadzieję, że dostanie solidnie to, na co zasłużył od wszystkich, i od tych zupełnie agresywnych, i od tych zupełnie łagodnych, żeby cały świat dał mu poczuć, jakim jest, sami sobie dopowiedzcie. No i będzie potrzebne do tego wsparcie nie tylko ludzi, ale mam też wrażenie, że wszelkie metafizyczne, w cokolwiek kto by nie wierzył, to niech się kieruje do tego, w którego wierzy. Niech pomagają, bo nigdy nie wiadomo, trzeba próbować wszystkich sposobów, żeby pokój wrócił do naszego świata. Płomień wiary, Paweł Małolepszy. Nie pamiętam, czy pamiętam tę piosenkę, ale myślę sobie, że ona taka dzisiaj jakby na miejscu. Panie Boże, który mieszkasz w niebie, powiedz, czemu tak okrutny bywasz w gniewie? Kradniesz skrycie, ludzkie życie, a modlitwy i łzy nasze za nic masz. Panie Boże, który kulę nosisz, krwawych wojen dałeś temu światu dosyć. Gwałt z przemocą, dniem i nocą, na ruinach marzeń sieją ból i strach. Panie Boże, który jesteś w niebie, powiedz, czemu nam tak trudno wierzyć w Ciebie? W czas cierpienia, w noc zwątpienia, czy naprawdę taki miał być ten Twój świat? Wyrwij nas z ramion złów i nadzieję daj nam znów. Jeszcze raz rozpal w nas płomień wiary. Wyrwij nas z ramion złów i nadzieję daj nam znów. Jeszcze raz rozpal w nas płomień wiary. Panie Boże, który piszesz losy ludzi mądrych, sytych i nędzarzy bosych, spraw, by każdy z nich dla prawdy i miłości w swoim sercu miejsce miał. Panie Boże, który jesteś w niebie, moim głosem chcę obudzić dzisiaj Ciebie. Zbudź się, nie śpi, wszak jesteśmy Twymi dziećmi, więc w tej drodze pomóż nam. Wyrwij nas z ramion złów i nadzieję daj nam znów. Jeszcze raz rozpal w nas płomień wiary. Wyrwij nas z ramion złów i nadzieję daj nam znów. Jeszcze raz rozpal w nas płomień wiary. Paweł Małolepszy, słowa i gitara. A teraz jest Jacek Kaczmarski, również autorska piosenka, zarówno muzyka, jak i tekst, i piosenka Powrót z programu RAI bodajże, tworzonego, współtworzonego z Przemysławem Gintrowskim i Przemkiem Łapińskim przed laty. Tak mi się przynajmniej wydaje, choć wiem, że wśród Was są specjaliści od twórczości tej trójcy, więc jak ktoś wie, to niech sprostuje. Ale przede wszystkim pamiętajcie o wpłatach. Ukraina Łagodności, albo jakakolwiek inna forma pomocy, no bo przecież nie jest to bynajmniej jedyna szczęśliwie forma pomocy. Po prostu to taki mój, nasz łagodny wkład w to, co cały świat w tej chwili robi w pomoc Ukrainie. Ale jeżeli wolicie te środki przeznaczyć na jakiekolwiek inne formy wsparcia, to jest to oczywiście jak najbardziej pożądane. Kochani, Powrót. No i też taka piosenka, która niestety bardzo mocno się tutaj kojarzy i zazębia. Ścich wrzask szczęk i śpiew, z ust wypluwam lekki piach, przez bezludny step wieje zimny wiatr.
gdzie strzem lub stopy ślad przysypany. Dokąd teraz pójdę, kiedy nie istnieją już narody, zapomniany przez anioły, porzucony w środku drogi. Nie ma w kogo wierzyć, nie ma kochać, nienawidzieć kogo. I nie dbają o mnie światy, martwy zmierzch nad moją drogą. Gdzie mój on dziś raj? Chcę wrócić tam jak najprościej. Szukasz raju, szukasz raju, na rozstajach wypatrując śladu gór. Szukasz raju, szukasz raju, opasuje ziemię tropów twoich sznur. Sam też mogę żyć, żyć dopiero mogę sam. Niepokorna myśl zyska wolny kształt. Tu i ówdzie błysk lub słowa ślad odkrywamy. Wszystkie drogi teraz moje, kiedy wiem jak dojść do zgody. Żadna burza, cisza, susza nie zakłóci mojej drogi. Nie horyzont coraz nowy, nowa wciąż fata morgana, ale obraz świata z ponad szczytu duszy oglądany. Tam dziś wspiąłem się, znalazłem raj, raj bez granic. Jesteś w raju, jesteś w raju, żaden tłum nie doszedł nigdy na twój szczyt. Jesteś w raju, jesteś w raju, gdzie spokojny słyszysz krwi i myśli rytm. Kochani, myślałem, żeby wszystkie pieśni dzisiaj były takie radosne, niosące nadzieję, takie odwracające uwagę od sytuacji, ale tak trudno odwrócić uwagę od tej sytuacji, która jest w pełni odwrócić, bo sytuacja jest w naszej kadencji, jak ja to mówię, myślę, że w większości, że nie wszystkich z nas, bez precedensu. Myślę, że nikt z nas, jak tu siedzimy po tej czy tamtej stronie telefonu, nie przeżył grozy wojny, takiej realnej wojny, a na taką skalę, jak dzieje się ona w tej chwili na Ukrainie, myślę, że nikt z nas nie może pamiętać, jak to wyglądało w naszym kraju, bo to było bardzo dawno temu. No i trudno się wyzbyć tych wszystkich obrazków, którymi zasypują nas media, wszystkie media. Dlatego też nie jestem w pełni w stanie grać piosenek lekkich, łatwych i przyjemnych. Ale chciałbym, żeby ten nasz oręż, ten poetycki oręż tych pięknych wierszy i pięknych melodii, jak również to, co jest naszą największą siłą, to, że jesteśmy razem i że jest nas wielu, razem nas bohaty, nas niepokonaty, jak śpiewali podczas pomarańczowej rewolucji Ukraińcy, że to się przełoży na wsparcie, że to się przełoży na wsparcie dla nas nawzajem, bo potrzebujemy go wszyscy, żeby teraz być razem i czuć tę jedność. Ale przede wszystkim, żeby to wsparcie się przełożyło wymiernie na pomoc tym najbardziej potrzebującym. Kochani, Prawo i Pięść, piosenka do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki
Komedy Trzcińskiego. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, staje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znów podaruje nam zboża łan, złoty kurz przyjmą kobiety nas do swych rąk i spójrz, będą śmiać się przez łzy, znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za noc, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz, tam gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, pory pół. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Kochani, mówiłem o tej próbie niepielęgnowania w sobie nienawiści i bynajmniej nie dlatego, że chciałbym kogokolwiek namawiać, że powinien być względem najeźdźców czy ich mocodawcy w jakikolwiek sposób łagodny, czy żeby nie żywić nienawiści do tego akurat człowieka, bo to, jak wspomniałem, dla mnie jest bardzo trudne, jeżeli niewykonalne i myślę, że dla większości z was również i do tego was namawiać nie zamierzam. Natomiast bardzo fajnie by było, gdybyśmy potrafili jakby nie rozlewać tych odczuć na wszystko i wszystkich wokół. Tak jak wspominałem, nie tylko na często Bogoducha ludzi, w innych ludzi, ale również żebyśmy nie ulegali tym napięciom, które są podsycane całkiem bezpośrednio przez troli internetowych, zarówno tych wynajętych przez pana Putina, jak również tych, które niestety drzemią również w czeluściach polskiego internetu. Nie nakręcajmy się jakimiś wyimaginowanymi historiami o hordach ciemnoskórych uchodźców, którzy mordują, gwałcą, biją i napadają na wszystkich dookoła. To jest nieprawda. Nie nakręcajmy się informacjami o tym, że rzekomo że w kolejce na ukraińską granicę stoją sutenerzy, którzy porywają ukraińskie kobiety wprost do domów publicznych. Naprawdę nie powielajmy takich informacji, to jest nieprawda. Takie rzeczy się nie dzieją, a na pewno się nie dzieją w takiej skali, jakby trolle chciały, żeby się działy. Więc nie rozlewajmy tej nienawiści, nie karmy się nią, weryfikujmy informacje od ludzi, którzy tam rzeczywiście są, weryfikujmy informacje od instytucji, które w takich kwestiach ogłaszają, jak jest naprawdę. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podpuścić tym, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy nienawidzili wszystkich dookoła. Muniek Staszczyk śpiewał taką piosenkę Nie, 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 tylko nie mów mi, że nienawidzisz. Nie zaśpiewam jej dzisiaj, ale to może jest całkiem niezły pomysł na następne śpiewogranie dla Ukrainy. Kochani,
Jeszcze jedna taka quasi-wojskowa piosenka. W sklepie u Żyda Maria Pawlikowska-Jasorzewska napisała słowa, pan Kowalski napisał muzykę. Mało znana piosenka, ale posłuchajcie. W sklepie u Żyda na półce najwyższej, gdzie czasem kurz siadał, żeby słuchać bajek, mieszkała lalka, tancerka Agnieszka i Kuba woskowy pajac. I Kuba woskowy pajac. Spali w pudełku po czekoladkach, sercem przy sercu tancerka pajac. Ty śpi, syneczku, to tylko bajka, bo przecież serc lalki nie mają. Przecież serc lalki nie mają. Kubę zabrało wojsko na wojnę, zginął jak wielu, po śmierci medal. Ty śpi, syneczku, śpi spokojnie, pajaca zabić się nie da. Pajaca zabić się nie da. Z żalu po Kubie płakała lalka, aż serce pękło jej z wielkiej rozpaczy. Ty śpi, syneczku, to tylko bajka, bo przecież lalki nie płaczą. Przecież lalki nie płaczą. W sklepie u Żyda na półce najwyższej, w sklepie u Żyda na półce najwyższej, w sklepie u Żyda. Kochani, sprawdzę tylko, która jest godzina. 10 minut jeszcze mam, bo chciałbym, żeby was zaprosić o godzinie 22 na stronę Radia Danielka. Tam będzie retransmitowana druga część koncertu, który zagraliśmy z Martinem w zeszłym roku w Klubie Męczarnia we Wrocławiu. To będzie taki podejrzewam, pierwiosnek w porównaniu do ciężkiej atmosfery zarówno mediów, jak i poniekąd również tego granka dzisiejszego. Bo wtedy, kiedy graliśmy z Martinem, to nie pamiętam, był listopad albo grudzień, wtedy świat był inny. Wtedy jeszcze nie było na horyzoncie wojny, wtedy jeszcze był Martin. A jego obecność zawsze wprowadzała mnóstwo piękna, dobra, ciepła, radości, humoru i uśmiechu. I ten koncert był koncertem fajnym, wesołym, jak większość, jeżeli nie wszystkie nasze koncerty wspólne. Więc takim kontrapunktem niech on będzie. Posłuchajcie go sobie na stronie Radia Danielki za 10 minut. A ja będę się z wami powoli żegnał. Będę się z wami żegnał piosenką wyjątkową. Piosenką napisaną przez Agnieszkę Rumierz do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poety, żołnierza, który oddał swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Ja myślę, że Powstanie Warszawskie w takiej skali mikro, bo dotyczyło tylko jednego miasta, a nie całego państwa, jak w przypadku Ukrainy, może być, przepraszam, taką alegorią tych wydarzeń. No i człowiek, który napisał ten wiersz i życie oddał w tym powstaniu właśnie, myślę, że będzie bardzo dobrym reprezentantem tego, co chciałbym przekazać i wam dzisiaj.
wystarczy nas na to milczenie i płacz za umarłym czasem. Rosną na ścianie, w ogień schodzą cienie, obce odeszły, zostały nasze. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Jak zwierzęta łaskawe u ognia mrucząc otulą nas w futro, nim je wchłonie noc. I sen, nim nie zdejmą ich nagie dłonie. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Nim się nie odrodzi w ruinach kwiat, a łez nie będzie, nie będzie już. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Ja myślę, że to jest dobra piosenka na zakończenie tego dzisiejszego, krótszego niż zwykle spotkania, przepraszam, śpiewograniowego. Co chciałem powiedzieć? Mam wielką prośbę do was wszystkich, którzy jesteście na tym śpiewograniu dzisiaj. Nie o udostępnienie samego śpiewogrania, bo przecież nie każdy musi chcieć oglądać gościa, który siedzi w busie przy świecach i gra smutne, niesmutne pieśni. Ale jak wejdziecie w link na stronie Pomagam Ukraina Łagodności, tam jest opcja udostępnij. Udostępnijcie tę zrzutkę pomocową, naszą łagodną, naszą ukrainową, na swoich profilach. Niech więcej osób się o niej dowie, niech jak najwięcej środków się tam zbierze, żebyśmy mogli pokazać, że Kraina Łagodności ma również bardzo dużo siły w sobie i niech ta nasza cała złość, frustracja, ta nienawiść do najeźdźcy się przekuje w coś dobrego, w coś fajnego, w coś może niełagodnego, ale pożytecznego i bardzo potrzebnego innym ludziom. Bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność dzisiaj, dziękuję pięknie za wszystkie miłe słowa, za wsparcie. Będę się teraz pojawiał dużo, dużo częściej niż ostatnimi czasy, bo nie tylko mam taką potrzebę, ale również mam wielką nadzieję, że to zwróci jeszcze bardziej naszą uwagę na potrzebę pomocy. W środę ruszamy w Bieszczady. Jeżeli ktoś z was chciałby coś przekazać, to na pokładzie busa zmieści się dość dużo takich rzeczy. W Poznaniu będę, teraz jadę do mojej mamusi kochanej, pozdrawiam cię mamusio. Jutro jadę do Poznania, do Gosi, też pozdrawiam serdecznie Gosieńkę. I w środę ruszamy w Bieszczady. Więc jeżeli z Poznania, bądź też na trasie Poznań-Bieszczady ktoś chciałby coś przekazać, co będzie można zawieźć na granicę, to no dajcie znać w jakiejkolwiek formie, to z Poznania chętnie to odbierzemy i w środę to pojedzie w kierunku Przemyśla czy Krościenka, czy tam, gdzie to będzie potrzebne już na miejscu. Kochani, cóż miałem powiedzieć? Bądźmy dla siebie dobrzy.
postarajmy się nie dać zeżreć tej nienawiści, bo ona ma taką tendencję, że choć jest celowana, to tak naprawdę jej celność jest zbliżona do celności rosyjskiej artylerii, po prostu razi wszędzie. I nie rozlewajmy tej nienawiści na wszystkich dookoła, skupmy, jeżeli już musimy ją odczuwać, to skupmy ją na tym jedynym człowieku, który jest jej adresatem i powinien to odczuć. Kochani, jeszcze raz wielkie dzięki, ściskam was serdecznie, jadę, mamy się ogrzać. Do zobaczenia, dbajcie o siebie.